Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keire. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki Gon, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. No cześć, witajcie w kolejnym odcinku Przygód Wiesława. Tak jak obiecałem, postaram się przynajmniej raz w tygodniu wrzucać odcinek. Jest niedziela, jestem wyrąbany jak koń po westernie, no ale słowo się rzekło. A że jest to ostatni dzień tygodnia, lecę to po nocy. Dobra, dajcie mi chwilę, muszę się odnaleźć. Pamiętam, że wyszliśmy z podziemi. Także co? Mamy przeciążone dupsko, wypadałoby się tego pozbyć. Tak, wiem jak pływać łódką. Za to nie pamiętam, gdzie płynąć. Chciałbym dopłynąć gdzieś, gdzie można te wszystkie graty sprzedać, nie? Wychodzi na to, że tutaj ta wiocha będzie najbliżej, więc lecimy tu. No chyba się nie zgubię, co? Zaraz sobie oblukamy. Co dzisiaj będziemy działać. Stręciule niech sobie jeszcze pożyją. Nie mam zamiaru walczyć z nimi przeciążony, mogłoby boleć. Bulgotał na mnie, no. Swoją drogą polać temu, kto wymyślił łódki w Wiedźminie. Fajna sprawa. Jeszcze fajniej by było, jakby dorzucili... O, tu bym przepłynął. Tak się mówi? Przepłynął? Wracając. Jeszcze fajniej by było, jakby dorzucili jakieś szanty, nie? Nie, to było chyba... Assassinie w Black Flagu, nie? Jeżeli mnie pamięć nie myli. Cicho, jest kowal. Już połowa sukcesu. Będzie można mu opędzlować trochę złomu. A mnie tu jeszcze nie widzieli? Kuźwa. Ej, no byłem pewien, że tu byliśmy, nie? Nie jestem. Oj, nie jest. Sorry, dziadku. Opuszczaj. Szukasz kłopotów? Same cię znajdą. Wiesław. Nie bij. Tam ta. Ja pierdzielę, zawsze mi to rozwala. Cześć, ołku. No. Pokaż mi swoje towary.
Czemu ja tak mało mogę nosić? Kuźwa! Ale dałem dupska teraz. Kaloszy chyba tyle też nie potrzebujemy. O! A to jest średni. Co ja mam na sobie? Ja mam chyba pancerz żmij, ale nie pamiętam. A na razie jeszcze sobie zostawimy je. Znaków. Czy ja wiem, znowu nie używam aż tak dużo, raczej polegam na stali niż na znakach. To są chyba te podstawowe, także nam się raczej nie przydadzą. Śmieci ode mnie kupić nie chcę. A to nic nie waży. Co ja mam na sobie? Spodnie zabójcy. No dobra, wychodzi na to, że chyba póki co zostajemy w tym, co mamy. Bo to opierdzieliłem. No tak. Tego na razie i tak nie naprawiam, bo musimy to zrzucić do skrzynki. Bywaj. Mamy tu jeszcze jakiegoś kolesia, który by kupił ode mnie trochę złomu. Co mam podnieść? Co tu jest? Halo. Albo faktycznie mnie tu nie było. Albo jakoś dziwnie się tutaj mi świat zresetował. Puk, puk. Ten aż pobladł z głodu. Chyba będę musiał wrócić do poprzednich filmów, bo jestem ciupkę zagubiony. Ta mała. O, dobra. Nic ciekawego, to już czytaliśmy. Bawić się w dworku albo będzie w pierdol.
jami. Nie ma tak gnijące mięso. Ejże! Nie zlitujcie się i dzieci nie porywajcie! O, mamy kupca. Macie pieniądze? Mam. Pytanie, czy ty masz pieniądze, bo ja tu kupować raczej nic nie mam zamiaru. O. Za dużo to ich nie ma. Czy żarcie coś waży? Nie waży. To żarcie na razie zostawimy na drugi plan. Opylimy trochę śmieci. Mapy mogę chyba sprzedać, co? Skoro już są przeczytane. Lalka, nagrzywa mi lalka. O, shit. Ale na to jeszcze go było stać. Bywaj. Dobra. Zerknijmy może sobie. Dobra, tutaj za wysoko. Ale to wychodzi na to, że Baronem jeszcze nie grałem w karty. A byłem przekonany, że już to robiłem. No dobra. Ja się jej pytam, jak tego pijaka nauczyć rozumu? Jak? No, i dostałam taki amulet, co miał w nim gasić pragnienie. Dobra, no co? Zadania mamy jakieś wzięte. Co pomogło? Drugiego dnia za wisior garniec przepalanki kupił. Zlecenie na bestię z Dobrowa. Wedle naszej wsi Dobrowem zwaną grasuje bestia przebiegła, a groźna wielce. Całej okolicy despekty czyniąca. Śmiech, który ją zgładzi, liczyć może na naszą dozgodną wdzięczność, jak i sowitą nagrodę. Kto chce więcej wiedzieć, niechaj do sioła zachodzi i o sołtysa sobie Mira pyta. Ogłasza się, że armia cesarska poszukuje miejscowego, czy to myśliwego, czy zwiadowcy, który pomoże w odnalezieniu zaginionego patrolu. Możliwym jest, że żołnierze padli łupem bestii. Jeśli przypuszczenie zostanie potwierdzone, za dostarczenie głowy potwora zostanie wypłacona nagroda przez niżej podpisanego. On również udzieli wszelkich dodatkowych wyjaśnień. Ku chwale cesarza. Milan Noran, dowódca oddziału we wsi Rudnik.
No dobrze. Pytanie, na jakim levelu są te zadania? Czy ruszymy z nimi od razu, czy zaproszenie do Kiry? No, do Kiry się przejdziemy, ale później pewnie. Dobra, jest tu wysoko, więc bez pierniczenia. Lecimy do krwawego. W sumie nawet nie mamy daleko stąd. Dostali darze od dobrodziejek Wanek Jagier. Tyle, że nie jedno, ale dwójkę do lasu odprowadzili. Panie! Co to za zebranie? Rozstąpić się. Łajdaki i parszywcy. Ojciec córką kazał w las zabijać, ale syn w chacie został. U barona będzie można trochę fantów posprzedawać, to jeszcze się załadujemy. Pierwsze wojska przeszły. Zdecydowanie trzeba zainwestować w jakieś siłki, bo to, co mogę teraz nosić, to jest jakiś żart. A wy, białowłosy, co się tak kręcicie? Krwawy baron wie o was? Nie, ale się dowie. Wiedźmin! Z nieba żeście nam tu spadli! No, z nieba to chyba tak nie do końca. Pierwej wojska przeszły, potem mur, teraz głód. Kostucha musi być rada. Jasny piorun. Dobra, obrobimy jeszcze. Nie spadaj mi, zakaz spadania. Jak na biedną wiochę, to tak mają całkiem sporo tu fanków, nie? Całe tekstury starłeś z desek, ty! Hopka! Może bym tak starego notpotu posłała, a nóż coś złapie. W sumie można powiedzieć, że za wszystkie fanty to zostawiłem im łódkę, więc jesteśmy kwita. Nie do końca mi o to chodziło, ale spoko, nie? Abeta! Zagadka, gdzie się pojawi Kuni, nie? Halo! No goddammit! Podać kobiety współpracy myją się raz na kwarę, to? Nie, Ines Wolen, Zuwaes, Kesslecht. Zjarawa. Gendant es Verbute, es diese okolik. No ktoś mi konia porwał. Aure am Zlibode, et rej. O, do lasu. Jest. Przecie byłeś u nich niedawno. Przypomniałem, że z dorami wrócę. Co trzeba do... No! Jak będziesz w potrzebie, tyż się dowie. W
sumie nie było to jakoś bardzo daleko, można byłoby się przebiec, nie, ale... Z tego co słyszałem, to już ktoś przerabiał, że całego Wiedźmina przechodził z buta. Nie, do wody. Słuchaj go. Gdzie ja jestem? Co to za wieś? Czego wyjesz? Da się z nią pogadać? Halo? Ja tu stoję. Dobra, bimbaj się. Panie Wiedźmin, opodatkaj. Jest w grotach elfie cmentarzysko. Siła potworów się na nim legnie. No, chyba właśnie stamtąd wylazłem tak swoją drogą. Właśnie tak przy okazji, to jest pierwszy film, który nagrywam na nowej karcie. Jestem ciekaw, jakie będą tego efekty. Kopnąć się w żyć! A, spróbuj. Niezłą robotę podłapał mój luby, ha? Cię, baronowi przećwiczą na hajem, tu taki długi nie będzie. Coś taki bez życia! Ruszaj się! Daj spokój! Oddechnij. Odpocznij. Odpocznij się? Dziękuję. Halo! Znać, kto idzie! Proszę mi o netoperek. Baron u siebie? Zależy, kto pyta. Wiedźmin, chcę z nim rozmawiać. A ja chcę wychędożyć piękną Cero. Ja go znam. Karczma na rozstajach. Postawiłeś nam kolejkę. Miałeś iść w swoją stronę. I dotarłem tutaj. Mam sprawę do barona. Jaką sprawę? Ważną, tylko dla jego uszu. Dobra, Lodrin, wpuść go. Jakby sprawiał problemy, to nas i tak jest więcej. Otworzyć bramę! Sierżant! Ardal! Wiedźmina do barona! Tylko bez awantur, jasne? Jasne. Gdyby koleś był trochę większy, to by mi przypominał tego z gry. Nie twój interes. Dezerter. Temerska armia już nie istnieje. To co tu robicie? Jak czarni nas rozbili, to mieliśmy wybór. Pogodzić się z tymi, próbować żyć normalnie. Albo przejść do partyzantki i walczyć za umiłowaną Temerię do ostatniej kropli krwi. Wybraliśmy to pierwsze. I dowodzi wami baron? Ta, dowodzi. W sumie jakby koleś był trochę wyższy, to przypominałby mi tego Brzydala z gry Tron, jak on tam miał. Scar? Shrek? Jak on tam było? Nie jesteście w baronowie. No, w zimie to były bale.
Byłem parę razy z moją Aneczką. I tańczyliśmy, wirowaliśmy! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. No, popatrz. Nawet na herbacie nie zostali. A tyle się mówi o wysokiej kulturze tego narodu. Bo to nie Anglicy? Tak to jest z plotkami. Niewiele ma pokrycie w rzeczywistości. Racja. Jestem... Wiem, kim jesteś, domyślam się też, z czym przychodzisz. Zapraszam. Rozgość się. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiach nazywają mnie krwawym baronem. Geralt z Rivii. Powsiach nazywają mnie rzeźnik z Blawik. Już mówiłem. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zawiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien. Jak wszyscy wiemy, chodzenie po bagnach wciąga. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Nie wiedziałem, że wiedźmini, czy tam wiedźminki się potykają. Mało brakowało. Muszę się stąd wydostać. Dobra. Pamiętam, że coś trzeba było tu nazbierać, tylko nie wiem, czy jest sens zbierać wcześniej. Możesz zejść! Skacz, jest nisko. Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też?
wiesz. Ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz, dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Ja pierdzielę, zrozumiałem, że przyszła statkiem, a nie z statkiem. Chyba jestem już zmęczony. Czemu tata chciał, żebyś szła słodką ścieżką, wiesz? No bo nie było nic na śniadanie. Nie rozumiem. No, byłam tu troszkę niegrzeczna. Rozbiłam dzban z mlekiem. Rodzice pewnie byli źli. Najpierw mama chciała mi dać w skórę, ale tata powiedział, że i tak jest za dużo gęb do wykarmienia. I że jak pójdziemy słodką ścieżką, to będzie problem z głowy. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie. To znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby. I cały był okropnie, okropecznie straszny. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Chowaj się. Możesz wyjść. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. Ale zmasakrowane. To, co je zabiło, miało wielkie szpony. Zobacz, coś tam leży. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Zgaduję, że się wykrwawił. Rozchylone usta, przekrwione wargi. No i język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarł. Nie, no skądże. Tylko brakuje mu dupy, ręki i jednej nogi, nie? Zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło.
Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Fascynujące. Czemu mu grzebiesz w brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Wtedy mieli sznurowadła? Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie, pierwszego tłoczenia. Taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. Oja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Dobra, ja mam inne pytanie. Czy tylko mnie intryguje, skąd tu się kurna wzięła ta łódź? Biorąc pod uwagę, że tu jest tylko jakaś kałuża? Tędy raczej nie przepłynął. Kuźwa ziółka miałem zbierać, nie? Nie pamiętam jakich. Wilki, słyszysz? Schowaj się. Już ich nie ma, możesz wyjść. Ale je pocięłaś. Król wilków będzie zły. Martwa świnia? W takim miejscu? Gdzieś niedaleko musi być ludzka osada. Przyleciała razem z łódką. Widziałem jeszcze jeden tojad. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Podbrzusze całe zakrwawione. Rozszarpane mocnymi szponami. Wilki tego nie zrobiły. No, mała pindo. No dobra. Mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Ej, co robisz? Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. Mam déjà vu.
czyli w którejś grze uda im się dopasować prędkość chodzenia NPC-ów do prędkości chodzenia bohatera, to uważam, że ta osoba będzie zasługiwała co najmniej na Nobla. Tędy! Przez jaskinię! No to prowadź. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. A ta tam kibicuje, czy o co chodzi? Ależ mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy spod gajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... Bez szczegółów. Nie przyjmowałem. No bo wcale go nie widziała, nie? Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przemposztuję! O chuj, ludzie się nie zmienią przez tysiące lat chyba. No, jak tam, dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Pomijając fakt, że jest w rękawiczkach, ciekawe jak one jedzą gulasz palcami. A sztućce już wtedy były. Wiem, bo Geralt ich pierdeliardy brał. Przekazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Rozumiem, że chcesz przehandlować te informacje. Bystry jesteś. Współczuję ci z powodu twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać?
Jaką mam gwarancję? Absolutnie żadnej. Poza moim słowem. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kabus! Ten człowiek ma tu immunitet. Nikt nie może go niepokoić. Nie rób oczu jak ciele. To na potwierdzenie mojej dobrej woli. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je Amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Zanim zacznę ich szukać, muszę wiedzieć, jak wyglądają. Tamara, moja córeczka, na wiosnę skończyła 19 lat. Mikra dziewuszka, sięga mi tak o do ramion. I oczy ma piękne, zielone, po matce. A moja żona Anna ma na karku już 40 wiosen, ale nigdy się do tego nie przyznaje. Włosy ma gęste, czarne jak smoła. Wiąże je w kok z tyłu głowy. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu spod ziemi wydarli, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym Welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Miały tu wszystko, czego zapragnęły. Przepiórki na obiad? Proszę bardzo. Niebieskie wstążki tu są wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwysynów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę albo moją córeczkę, zajebałbym jak psa. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Welen. A moje kobiety? Anna po seremu, cicha jak myszka, Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Może ktoś się porwał? Masz wrogów? Tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki i wkurwieni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gryzą piach. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ich pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi. Czy ja nie wyłączałem tych podpowiedzi? Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. To nasza sypialnia. A tam jest pokój Tamary. Tylko nie rób bajzlu. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. Nie, no oczywiście, że żadnego bajzlu nie zrobię. Wyczyszczę do cna. Kadzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera.
Anysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Jesteśmy bardziej jak rodzina. Wspieramy się nawzajem i pomagamy sobie przetrwać ciężkie chwile. Uporać się z przeszłością. Bo każdy z nas ma jakąś przeszłość, więc nie musisz się martwić, że ktoś wytykałby cię palcami. Mamy tu zasadę. Nie pytamy o więcej niż ktoś sam chce o sobie powiedzieć. Dla nas nie liczy się przeszłość, tylko teraźniejszość i to, że chcemy wspólnie walczyć ze złem i niegodziwością, z wynaturzeniami i niecnymi praktykami. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Subtelny jak krzesło elektryczne. Jebać mi się chce. Nim pójdziemy do sypialni, pójdziemy za smrodkiem anyżu. Może wyprowadzimy pokrakę. Pokraka chyba śpi. Więc zaraz pójdziesz go obudzić, prawda? Ale nim pójdziemy za... za paczkiem, to wpierw obrobimy piwniczkę, bo nie wiem, czy będziemy mogli tu wrócić. Raczej nie ma do niej blokowanego dostępu, ale po co ryzykować? Trzeba przyznać, że chłopy dzielnie pilnują posiadłości, nie? No ja rozumiem, że mam tu jakiś tam immunitet, ale raczej nikt nie pozwalał mi opierdzielać piwniczki. Ciul wie, czy to jedna duża, czy 500 małych.
Wieczny ogniu, który rozpalasz serca i dajesz światło. Ogrzej nas swoim ciepłem, wysusz nasze łzy. Spal naszych wrogów, otocz opieką naszych przyjaciół. Daj zdrowie mojej matce, ukaż mojego ojca. Pomóż mi wypełnić moje przeznaczenie. Pierdu, pierdu. Ołtarzek. A więc wieczny ogień dotarł też do Velen. Sekciarstwo, wszędzie sekciarstwo. Do mordy jebany. Co kto lubi. Dobra. Najpierw obowiązki, później przyjemności. Drewniany świecznik na ułamaną nogę. Ściana ma inny kolor, jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Baron i jego żona wyglądają na szczęśliwych. A tu ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Też dziura. To są jakieś ślady na słupku. Nie wiem, czemu mi się nie podświetlają. To ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak łamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Bo dopiero teraz. Dobra. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. O, jest reszta świecznika. I plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Tylko harka i harka. Cholera, trap się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego.
Rozejrzałeś się już? W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia, chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Triss Merigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. To ma być Triss? Bez urazy, ale kariery w lalkarstwie nie zrobisz. Ciekawe, jakbyś ty zrobił lalkę z kawałka drewna i kilku szmatek. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś, pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po 3 razy wypytywałem, czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie ma. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Dobra, pykła nam godzinka, będziemy powolutku kończyć. Zejdziemy tylko do skrzynki, zostawimy miecze, o ile ją znajdę. Się trochę odciążymy z niepotrzebnych fantów. A więc tu nocowała ci. Jeszcze tylko oblukamy, co tu ciekawego jest. Niejasna natura klątw. Lidia van Bredevoort. Skąd Ciri wzięła coś takiego? Dla moich drogich przyjaciół Filipa i Anny. Hrabia Le Guevre, minister kultury Królestwa Temerii, Wyzima 1265. Myli się ten, kto sądzi, że klątwy są wyłącznie manifestacją złej woli jednej istoty przeciw drugiej. Zadziwiająco często są przypadkowo rzucane przez nieświadome jednostki na samych siebie lub na przedmioty z najbliższego otoczenia. Następstwa takich działań mogą być trudne do przewidzenia, w wielu przypadkach niebezpieczne. Czasem wręcz prowadzić do śmierci. Jednostek znajdujących się pod wpływem klątwy bądź obcujących z przedmiotem lub istotą, na której klątwa spoczywa. Dlatego tak istotne jest podjęcie środków zapobiegawczych, ażeby możliwie najpełniej zabezpieczyć się przed przypadkowym rzuceniem klątwy. Mistrzyni Amelia Veracruz Leon jest jako absolutną podstawę wymienia wyzbycie się negatywnych myśli, dążenie do pojednania ze światem oraz równowagę między ciałem a umysłem. Dedykacja dla barona i jego żony. Mieli w Wyzimie wysoko postawionych znajomych.
pajęczek? Cili się raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. No dobra. Tutaj kończymy sprawę. W następnym odcinku lecimy do guślarza. Poznamy jego wybrankę, kozę. Także do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że oglądało się w miarę przyjemnie. Trzymajcie się. Dobrego weekendu.